Lamine Yamal z każdym kolejnym meczem w barwach Barcelony udowadnia, że w przyszłości może stać się największą gwiazdą drużyny z Katalonii. Jego olbrzymi potencjał doceniają tak koledzy z boiska, jak i trenerzy, eksperci czy kibice. Ci ostatni chcieliby widzieć w młodej perełce La Masii nowego Messiego, który na Camp Nou będzie w stanie wypełnić lukę, jaka powstała po odejściu najlepszego piłkarza świata. 16-letni napastnik grający na prawym skrzydle, operujący lewą nogą, do tego dysponujący fantastyczną techniką dryblingu i młodzieńczą finezją, któremu nie sposób odebrać piłkę. Brzmi to niemal jak charakterystyka samego Messiego. Tymczasem, kiedy Barcelona i cały świat futbolu z tęsknotą upatrują w nim następcy Argentyńczyka, historia pokazuje, że gracze obarczeni taką łatką rzadko kiedy potrafią osiągnąć pełnię swojego potencjału. Sponsorem kanału jest Fuksiarz.pl, który w ramach specjalnej oferty Zero Ryzyka na Start gwarantuje zwrot 100% stawki pierwszego zakładu do 50 zł w przypadku przegranej, a zwrócone środki można wypłacić od razu bez konieczności obrotu. Link do promocji w opisie filmu. Już od początku sezonu 22-23 Yamal był przez Xaviego przygotowywany do poważnego wejścia w dorosły futbol. O ile najlepsi wychowankowie La Masii regularnie pojawiają się na zajęciach pierwszej drużyny Barcelony, dla Yamala wspólne treningi z Lewandowskim i spółką stały się codziennością, a ich efekty prezentował wówczas jeszcze w młodzieżowej drużynie do lat 19, samemu mając zaledwie 15. Debiut w dorosłej drużynie przyszedł kilka miesięcy później w rundzie wiosennej mistrzowskiego sezonu, gdy pojawiając się na murawie w końcówce kwietniowego starcia z Realem Betis, 15-latek stał się najmłodszym debiutantem w historii Barcelony i najmłodszym zawodnikiem, jaki wystąpił w La Liga w XXI wieku. Tamtego wieczora już drugi jego kontakt z piłką mógł zakończyć się golem, a jedno z kolejnych zagrań w kierunku Ousmane Dembele powinno dać mu pierwszą w karierze asystę. Mimo braku tych liczb, jego występ został oceniony niezwykle pochlebnie. Marca opisała go jako olśniewający, a Xavi w pomeczowych wywiadach przyznał, że Yamal może na Camp Nou naznaczyć kolejną epokę. Una persona en este caso que no parece que tenga 15 años. Es más maduro de la edad que tiene y es futbolista que puede ser diferencial. Od tego momentu szum wokół jego nazwiska robił się już tylko coraz większy. 15-minutowy występ przeciwko Tottenhamowi w Pucharze Gampera, w którym zaliczył asystę i pomógł w zdobyciu dwóch kolejnych bramek, sprawił, że przed startem nowego sezonu nikt już nawet nie myślał, by na weekendy odsyłać go z powrotem do drużyny B. Jego wejście do dorosłej szatni było tak udane, że pytanie nie brzmiało, czy utalentowany dzieciak znajdzie się w składzie Barcelony na sezon 23-24, ale jak często będzie zaczynał mecze w wyjściowej jedenastce. Tak przynajmniej brzmiały głosy z zewnątrz, bo w klubie każdy starał się, by na ile to tylko możliwe, tonować nastroje i jak najlepiej przygotować nastolatka do tak wielkiego wyzwania, zdając sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń związanych z regularną grą w tak młodym wieku i przesadnym obciążeniem fizycznym. Tyle, że pewnych rzeczy nie dało się już zahamować. Jasnym stało się, że presja związana z pojawieniem się tak wielkiego talentu prędzej czy później osiągnie gigantyczny poziom. Zwłaszcza mając w pamięci to, jak w niedawnym czasie do pierwszej drużyny Blaugrany wchodzili Ansu Fati, Alejandro Balde czy Gavi, którzy zaliczyli podobny start, także bijąc kolejne rekordy, a ich sukcesy tylko podnosiły poprzeczkę oczekiwań względem najmłodszej perełki. A ten regularnie do niej doskakiwał. 23 września wszedł z ławki w domowym meczu z Celtą Vigo, gdy Barca przegrywała 1-0 i odegrał główną rolę w odwróceniu losów tamtego spotkania, wygranego ostatecznie 3-2. Trzy dni później na stadionie Majorki ponownie został wprowadzony na boisko jako rezerwowy, znów przy niekorzystnym wyniku, by swoim niespełna półgodzinnym występem wprawić w osłupienie wszystkich obserwatorów. Po kolejnych kilku dniach otrzymał od Xaviego miejsce w wyjściowej jedenastce na prestiżowe starcie z Sevillą, a w pierwszej październikowej kolejce stał się najmłodszym strzelcem klubu w historii La Liga. Do kolejnych bitych rekordów ligowych szybko doszły też te reprezentacyjne, gdy jeszcze we wrześniu zadebiutował w dorosłej kadrze Luisa de la Fuente, strzelając gola w swoim premierowym meczu. Oczywiście jako najmłodszy w historii. Tym samym w pierwszych dniach października Barca mogła odtrąbić swój wielki sukces, ogłaszając podpisanie ze swoją najmłodszą gwiazdą nowej 3-letniej umowy, w której zawarto zaporową kwotę odstępnego wynoszącą okrągły 1 miliard euro, najwyższą kwotę, jaką dopuszcza hiszpańskie prawo.
Dwa dni po złożeniu podpisu pod profesjonalnym kontraktem, Jamal udał się z drużyną do Portugalii na mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów przeciwko Porto. Dla Barcelony była to pierwsza wizyta na Estadio do Dragao od długich 20 lat, kiedy to w listopadzie 2003 roku wzięli udział w towarzyskim meczu z okazji otwarcia tamtego stadionu. Nie było to jednak jedyne historyczne wydarzenie tamtego wieczora, bo to właśnie wtedy swój pierwszy oficjalny mecz w koszulce Blaugrany rozegrał 16-letni wówczas Leo Messi. Różnica polegała jednak na tym, że Messi po tym symbolicznym debiucie na swoją prawdziwą szansę w pierwszej drużynie musiał czekać kolejne 2 lata. Dla Jamala z kolei, mającego tak jak wówczas Argentyńczyk także 16 lat, nie był to epizodyczny występ w meczu towarzyskim, a drugi z kolei mecz w rozgrywkach Ligi Mistrzów, którym notabene także zapisał się w historii jako najmłodszy piłkarz, który kiedykolwiek wybiegł w Champions League w podstawowej jedenastce. Tę dysproporcję między nim a Messim dobrze oddaje też wiek, w którym obydwaj dobili do okrągłej liczby 10 spotkań w barwach dumy Katalonii. Messi swój 10 mecz rozegrał około 3 miesiące po 18 urodzinach. Jamal 3 miesiące po 16. Ale to pokazuje też, że talent tego drugiego, bez znaczenia czy większy czy mniejszy od Messiego, jest potrzebny obecnej Barcelonie dużo bardziej i dużo szybciej. W sezonie 2005-2006, kiedy Messi torował sobie drogę do wyjściowej jedenastki, Barca wciąż mogła liczyć na choćby Ronaldinho, Samuela Eto'o, Andresa Iniestę czy Ludovica Giuliego. Dzisiejsza Barcelona nie ma tak dużego komfortu i tak szerokiej kadry wypełnionej tak dobrymi graczami, stąd tak wielkie zapotrzebowanie na umiejętności młodziutkiego Jamala. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że przecież sam Messi w 2005 i 2006 roku, wówczas jako wchodzący do drużyny Ricarda 18-latek, najpierw głównie z ławki rezerwowych, później jako pełnoprawny zawodnik podstawowej jedenastki, sam padł ofiarą nadmiernych przeciążeń skutkujących wielomiesięcznymi kontuzjami, przez które w trakcie 2 tylko pierwszych sezonów opuścił ponad 40 spotkań. To dlatego w kontekście młodziutkiego Jamala tak dużo mówi się o odpowiedzialnym gospodarowaniu siłami i minutami na murawie. Z jednej strony wszyscy chcieliby, by grał jak najwięcej, jak najczęściej i jak najdłużej. Z drugiej każdy ma świeżo w pamięci to, co działo się i dzieje z Gavim, Pedrim czy Ansu Fatim. Cała trójka to wychowankowie Blaugrany, wszyscy trzej debiutowali przed 18 urodzinami i błyskawicznie znaleźli się w orbicie zainteresowań reprezentacji, a dziś każdy z nich boryka się z problemami ze zdrowiem. Gavi jako 16-latek rozegrał blisko 4000 minut w swoim debiutanckim sezonie. Pedri prawie dobił do 5000 minut, wybiegając w trakcie 9 miesięcy w 74 meczach dla klubu i reprezentacji, mając 18 lat. Pierwszy od listopadowej kontuzji nie zagra już do końca sezonu 23-24. Drugi swoją historią leczenia mógłby obdzielić już pół drużyny w trakcie 3 sezonów, opuszczając blisko 80 spotkań i spędzając poza murawą 450 dni. Trzeci z talentów, kompletnie zdemolowany przez kontuzję, próbuje odbudować się poza Barceloną, ale nawet w Anglii wciąż prześladują go dawne problemy. A mówimy przecież o trójce piłkarzy, z których żaden nie ma więcej niż 21 lat. Za to każdy z nich miał być kimś następnym. Fati następnym Messim, po którym przejął nawet koszulkę z 10, Gavi nowym Xavim, a Pedri kolejnym Iniestą. Teraz w szablon takich oczekiwań wtłacza się właśnie Jamala, który doskonale pasuje do ogólnego schematu, ale i jemu może grozić klątwa nowego Messiego, która pochłonęła już przecież wielu wychowanków La Masii. Bojan Krkić był pierwszym, który odziedziczył tytuł nowego Messiego, gdy jako 17-latek wchodził do dorosłej drużyny Barcelony w 2007 roku. Nic dziwnego, skoro mówiło się, że w kolejnych drużynach młodzieżowych na przestrzeni 9 lat strzelił blisko 1000 goli, bijąc juniorskie rekordy samego Argentyńczyka. To on jako pierwszy pobił też rekord Messiego jako najmłodszy debiutant Barsy w meczu ligowym i Lidze Mistrzów, ale mimo 12 bramek w premierowym sezonie na Camp Nou, nigdy tak naprawdę nie spełnił pokładanych w nim nadziei. W tym samym czasie co Krkić, do dorosłej drużyny rezerw przeniesiony został też drugi ze zdolnych nastolatków, Giovanni dos Santos. Meksykanin dołączył do La Masii w wieku 13 lat i szybko przechodził przez kolejne szczeble, meldując się na tym najwyższym jako 17-latek. W pierwszym roku gry na Camp Nou wystąpił w sumie w blisko 40 meczach, w których zdobył jednak tylko 4 bramki, z czego 3 w jednym tylko ostatnim meczu sezonu, po którym jego krótka przygoda z dumą Katalonii dobiegła końca.
Bezpośrednio przed Jamalem tytuł nowego Messiego otrzymał pochodzący z Katalonii Riqui Puig, który może i technicznie spełniał wszystkie kryteria, by wskoczyć w buty Argentyńczyka, jednak nigdy nie imponował wystarczającą skutecznością, przez co akurat jego porównania wydają się najbardziej naciągane. Po pojawieniu się w klubie Xaviego jego notowania mocno spadły i po zaledwie 18 meczach i 500 minutach rozegranych w sezonie 21-22 zdecydował się odejść z klubu i dziś, rozgrywając trzeci sezon w MLS, mając zaledwie 24 lata, wydaje się, że szczyt swoich możliwości ma już dawno za sobą. Niewykluczone, że to samo możemy powiedzieć też o Ansu Fati, który, jak wspomniałem, próbuje odbudować swoją karierę w angielskim Brighton, ale o jego marnującym się talencie nagrałem osobny odcinek. Jednak po tym dość pesymistycznym fragmencie czas na nutkę optymizmu, bo z Jamalem wcale nie musi być podobnie. Przede wszystkim, na co wiele wskazuje, Lamine posiada nieporównywalnie większy talent, co jednak w tak młodym wieku nie musi być absolutnie czynnikiem przesądzającym o sukcesie. Jego umiejętność gry 1 na 1, jakość podejmowanych decyzji i wachlarz zagrań przyćmiewa wszystkich wcześniej wymienionych, choć wciąż ma on duże pole do poprawy, szczególnie jeśli chodzi o bramkostrzelność. Ale talent to nie wszystko. W odpowiednim rozwoju Jamala kluczowe może być stosunkowo niewielkie ciśnienie. I to nieco z zewnątrz, bo jak już powiedzieliśmy, presja ze strony kibiców czy mediów na graczu, który w tak młodym wieku osiągnął już tak wiele i pobił tyle rekordów, jest z pewnością ogromna, ale na jego korzyść, przynajmniej do pewnego momentu, przemawiał fakt, że owe ciśnienie starała się obniżać sama Barcelona i sztab trenerski. Po tym, jak początkowo w swoim pierwszym pełnym sezonie w seniorskiej piłce jego wymiar gry jeszcze wydawał się zachowany z umiarem, to od końca stycznia do połowy lutego w 4 tygodnie rozegrał 8 pełnych spotkań. Zwiększenie obciążeń i wymiaru minut w drugiej połowie sezonu może wynikać z kolejnych kontuzji w drużynie oraz faktu, że ten wkracza w swoją decydującą fazę. Ale wciąż wydaje się, że w przypadku braku problemów zdrowotnych, przy pełnej dyspozycji wszystkich graczy, czy to Xavi, czy jego następca, raczej nie będzie rozpoczynał ustalania składu właśnie od Jamala. Porównania do Messiego w jego przypadku wydają się nieuniknione. Jednak zakładając, że ryzyka czysto zdrowotne zostaną przez Barcelonę odpowiednio zminimalizowane, to jeśli z przykładu samego Argentyńczyka i wszystkich kolejnych nowych Messich miałaby płynąć jakaś jedna lekcja, to chyba taka, by takich porównań było jak najmniej. Bo owa łatka, jak dotąd, żadnemu z młodych talentów La Masii nie pomogła wspiąć się na poziom swojego idola. Dajcie znać, jak wy oceniacie pierwszy pełny sezon Jamala w dorosłej piłce, czy faktycznie widzicie w nim przebłyski geniuszu samego Messiego, a może też uważacie, że takie porównania, szczególnie w tak młodym wieku, są kompletnie bez sensu i tylko obciążają psychikę piłkarza, który fizycznie jest wystarczająco obciążony. Czekam na wasze komentarze, tymczasem pełnoletnim widzom przypominam o promocji partnera kanału firmy Fuksiarz.pl, a wszystkich was zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka na tym kanale.